Wykupię abonament ten, co jest w cyfrowym Polsacie za 40 zł, chociaż uważam, że cena jest wygórowana jak na taką walkę, na jedną walkę, no, która może trwać kilka sekund. No ale może się kiedyś to jeszcze opłaci oglądać. A za kim pan jest? Oczywiście, że za naszym. Wydaje mi się to być absurdem, ponieważ czemu mamy płacić za telewizję, skoro i tak korzystamy z telewizji, która już jest opłacona. Także nie wiem, czemu tak ma być. I może pani powie, za kim pani jest? Oczywiście za Adamkiem, no jak to? Mimo, że nasz polski reprezentant jest zdecydowanie dobrym bokserem, myślę, że ma bardzo niewielkie szanse w tej walce. Jednakże uważam, że Kliczko jest zdecydowanym faworytem tutaj. Chociaż jeżeli wygra, to oczywiście jak najbardziej jestem za nim. Czy zamierza pan oglądać transmisję na żywo, która kosztuje 40 zł? Ja nie do końca się tym interesuję, ale być może zobaczę, rzeczywiście. Postanowiłem obejrzeć sobotnią walkę Kliczko kontra Adamek. Zdecydowanie stawiam na Adamka. Według mnie, razem z znajomymi udamy się do pobliskiego pubu, aby obejrzeć to spotkanie w miłej atmosferze i luźnej, która jest nam bliska na co dzień. Wydaje nam się, że prawa transmisji przez Polsat za tak śmieszne pieniądze to jest delikatna przesada, gdyż ta walka stoi na bardzo wysokim poziomie, a powinna być ceniona przez menadżerów, telewizję, która będzie ją transmitować, jak i samych bokserów. Z pewnością obejrzę walkę Kliczko vs Adamek. Razem z rodziną udajemy się w ten weekend do Wrocławia. Wykupiliśmy już dawno bilety, gdyż jesteśmy wielkimi fanami naszego górala. No oczywiście Kliczko jest bardzo, jakby to powiedzieć, ciężkim rywalem, jednak Adamek już pokazał swoją klasę i na pewno wygra tę walkę. Uważam, że to, że trzeba płacić w telewizji za transmisję, żeby obejrzeć tę walkę, jest głupotą, gdyż jest mnóstwo ludzi, mnóstwo fanów, którzy tak naprawdę może nie mają ani dostępu, ani zbytnio pieniędzy, żeby to obejrzeć. Jednak no, takie, jakie ja miałam szczęście, że mogę pojechać wraz z rodziną do Wrocławia, myślę, że mało osób ma takie szczęście. Dlatego cieszę się i na pewno będę kibicować Adamkowi. Tak, uważam, że opłata za walkę Kliczko versus Adamek jest odpowiednią ceną, ponieważ walka stoi na tak wysokim poziomie, że warte są te pieniądze, wyłożenie tych pieniędzy, aby obejrzeć tą walkę. Sądzę, że to będzie na pewno walka stulecia i Adamek na pewno w 100% ją wygra. Nie będę oglądała tej walki, ponieważ po pierwsze nie interesuję się sportem, a po drugie opłata, jaką trzeba zapłacić za obejrzenie tej walki na żywo, jest dla mnie chore, śmieszne. Myślę, że przeczytam sobie o tym nazajutrz w jakichś gazetach, czy obejrzę jakieś slajdy ze zdjęć.